Artur, gratuluję krosu. Naprawdę świetna jazda. Jesteś niezwykle doświadczonym zawodnikiem. Jak oceniasz to, co tutaj zostało przygotowane dla Was? No, było trudne. To widać po wynikach. Jest w tych długich zawodach był duży odsiew i w tych krótkich też dużo. Ja też padłem ofiarą z jednym koniem. Znaczy ofiarą. No, akurat tam to gra świateł bardziej, bo to jest koń, który reaguje mocno, ale no, wymagający bardzo kros. Wszystkie przeszkody w pełnym wymiarze. Z dużymi zadaniami takimi technicznymi. Można powiedzieć, że taki no, mocny trzygwiazdkowy cross. Jedynie w tym roku wody troszeczkę łatwiejsze, ale jak widać wcale to nie ułatwiło tej próby. Też zebrały żniwo, ale no było pozostałych kombinacji wystarczająco dużo i trudnych. Także do końca na przykład nie miałem koncepcji, jak pojechać hyrdy. Decydowałem tak naprawdę w trakcie jazdy, że pojadę je na 5. Jak nie wyszło na 2, to jechałem 3. To było jakby w trakcie przejazdu część rzeczy korygowałem. Natomiast na parkurze okej, trochę spontaniczności, natomiast jestem przekonana, że jeżeli chodzi o Twoje dalsze plany, to już wiesz, gdzie dalej i co dalej będziesz robił. Nie, tak, oboma koń mi się przygotowuje do Mistrzostw Polski, do Sopotu. To też są trzy gwiazdki krótkie. Ten koń jest 9-letni, także dopiero na jesieni planuję dla niego długie zawody, bo ma jeszcze trochę czasu po prostu. Także w tym roku ten sezon krótkie, koniec sezonu. Biały Bór, ewentualnie nie Biały Bór, Białego Boru nie będzie, będzie Sopot. Sopot długie i długie zawody, ewentualnie Bukelo. Okej, bardzo dziękuję. W takim razie trzymamy kciuki za Mistrzostwa Polski i mam nadzieję do zobaczenia w Sopocie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Hej.